Tym razem zaczynamy od poddasza. Tutaj mamy ogród, główna ulica. Pokażę wam, co tutaj zostało. Całkiem fajne wyposażenie, takie bardziej już nowoczesne niż domy, które odwiedzam w ostatnim czasie. Tutaj jakaś fajna gra planszowa. O detektywie. Nie, mogłaby być fajna. Ktoś zaczął demontować już niektóre elementy wyposażenia. Ktoś tutaj grał w piłkę. Nie ma złudzeń. Widziałem kilka par butów do gry w piłkę. Tu będzie zapewne toaleta albo garderoba. Nie, kabina prysznicowa. Czyli mamy łazienkę. Łazienka jest jeszcze kompletna. Zejście na dół. Już schodzimy. Tylko, o, tu jeszcze jedno pomieszczenie. Toaleta. Nie wiadomo, czy jest prąd, czy nie. Ktoś wymontował piec, tak zwany Junkers. O kurde, całkiem fajne. Wiem, że kosztują sporo pieniędzy, czyli mogą to być nawet złodziejaszki. Całkiem dobrze. Sypialnia. Ciekawe, czy ktoś tutaj koczuje. Pewnie tak. Ciepło. Nie pada na głowę. Łazienka jest i to jeszcze z wyposażeniem. Perfumy. Co to za perfum? Zaraz zobaczymy. Dior. Zobaczcie, Diorek. Toaleta, boiler. No tutaj niedawno jeszcze ktoś mieszkał, na pewno. Ciuchy. Łóżko, hankle małe. Świeczniki. Dość ładne. Kilka par butów. Tutaj jest wejście główne. Ale już od bardzo dawna nikt tędy nie wchodził. Zdjęcie dziewczynek. O, gumka. 2023, czyli na pewno ktoś tutaj przebywał w ostatnim czasie. Kuchnia. Kurde, powiem wam, że wyposażenie nie jest stare. Kolejne korki. Choinka. Czyżby się przygotowywał do świąt? Lampki. I kolejna kabina prysznicowa. A tutaj co? Sypialnia pewnie. Tak. Tutaj jedna już opróżniona. Tutaj zostało jeszcze łóżko. Schodzimy jeszcze niżej. Zobaczymy, co dalej będzie. Czy w ogóle coś będzie.
zastanawiam się, czy ten dom jest na pewno opuszczony. Aczkolwiek drzwi są wszędzie pootwierane. Zobaczcie, ile prywatnych rzeczy. Kolejne pokoje, tylko puste. Tu już wszystko puste. Wejście na górę. Chyba jakieś małe pokoje dziecięce. Tutaj muszę uważać, nie mogę świecić za bardzo. One wprost są dumy. Dobra. Będziemy się kierować w tą stronę. O kurde, jaki kominek. Skrzynka na listy. A tutaj mamy wejście. Częściowo zabite. Płyta indukcyjna. Tu już chyba wszędzie byliśmy. Możemy sprawdzić jeszcze tą stronę. Coś w rodzaju stodoły. Tutaj chyba garaż. Czyli w zasadzie nic konkretnego. Kolejne pomieszczenie, ale wyglądają mi na puste. Coś w rodzaju stodoły. O kurde, tutaj wszystko runęło. Niedobrze. Kolejne przejście? Nie, myślałem. Dobra, moi drodzy. Chyba trzeba będzie powoli stąd już wychodzić. Ja wam pokażę moje wejście. Wszędzie jeży. Powiem, że całkiem spory teren. Tak wygląda cała chata. Tutaj widać po lewej stronie taką gorszą część, starszą po prostu. Tu już było coś odnawiane u góry. Mam nadzieję, że jeżeli są właściciele, to szybko się zjawią, bo gdy dostanie się już woda, nie będzie co ratować. Tutaj mamy wyjście. Dobra, moi drodzy, żegnam was i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Na razie, trzymajcie się.